Witam wszystkich panowie serdecznie, zapraszam was na kolejny odcinek, a jeżeli chodzi o motocykle, jakimi się poruszam, jakimi sobie jeżdżę, ten motocykl niestety nie jest mój, a jest dokładnie mojego brata, aczkolwiek mogę sobie nim jeździć, kiedy mi się podoba, po prostu się dzielimy motocyklami, jeżeli ktoś ma na coś ochotę, to nie widzimy najmniejszego problemu, ale dobra, przechodzimy do rzeczy, jest to Honda CBR 600RR, jak sami tutaj widzicie, nawet podejdę, bo wam pokażę. Motocykl bardzo fajny, bardzo miły i przyjemny, mały, zwinny w porównaniu do trzeciego motocykla, którym może się przejadę. To znaczy, jeździłem nim, ale może wam go pokażę, zobaczymy. Nie chcę was oszukiwać, z którego roku jest ten motocykl, bo nie pamiętam po prostu. Wydaje mi się, że między 2004 a 2006, to jest rok produkcji. To jest przed faceliftem, także tak się prezentuje. Prędkość maksymalna 250 km na godzinę. Sam jechałem tym motocyklem lekko powyżej 240. Oczywiście pełna kultura na torze, prawda? Także taka sytuacja. Co chciałbym jeszcze dodać? Bardzo fajny motocykl. Nie psuje się tak naprawdę. Jedyne co trzeba tutaj uzupełniać to płyny. Płyny i jeździć. Także tak to wygląda. Jeżeli jest brudny czy coś, pewnie sami widzicie, może i nie, to nawet i lepiej. To sorry, nie chciało mi się go za bardzo myć, czyścić. Ostatnio był czyszczony, ale padał deszcz i znowu się ubrudził, no i taka sytuacja. Tak wygląda kokpit, trochę taka bieda, bym powiedział. Sobie ktoś teraz tutaj jedzie. Bardzo miło i przyjemnie. Popatrzył się na mnie pan kolega z Fiata. Dobra, ale nie o Fiacie mowa. Także bardzo fajny motocykl, zachęcam i polecam. Jeżeli nim nie jeździliście, to można byłoby sobie go kupić i jest spoko. Dobrze się prezentuje? No i tyle. Mam jeszcze jeden motocykl, który mogę jeździć z jeszcze większą pojemnością, bo to tak jak powiedziałem na początku, to jest 600, ale mam jeszcze jeden motocykl, który mógłbym się przejechać i jeżeli chcielibyście, to bym wam go pokazał. A tamten motocykl to już jest Suzuki GSXR, tak jak dobrze pamiętam, 750, czyli tak zwany Gigs, przynajmniej w Polsce jest tak zwany. Więc tak by było można zrobić, jeżeli mielibyście siły i chęci i ochotę, jeżeli ja też miałbym. Dobra, to co, może go odpalę i sami zobaczycie jak pracuje, co? No to do zobaczenia za chwilę. Dobra, tak działa i pracuje, prawda? Ten wydech jest bardzo fajny. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie, ja przynajmniej teraz podniosłem trochę głos. Taka historia się zdarzyła kiedyś, że stałem z bratem na skrzyżowaniu i za nami mniej więcej w odległości 1 metra stał pan, który jechał akurat na skuterze. Ja i brat daliśmy trochę do odcinki, prawda? No i co się okazało? Cały ten dym tutaj, całe te spaliny poszły na tego typiarza, który znajdował się za nami. Mój brat mnie uspokoił, żebym przestał. No i co? Przeprosiłem faceta, bo gościu trochę się nawdychał tych spalin. No ale taka sytuacja, no tak to jest jak się ma wydech nad zadupkiem. To co, może dam jeszcze tylko do odcinki, czyli standardowo na sam koniec. No i tyle.